Hej, hej, hej! Jeszcze raz. Oto podcast Wegaństwo, który jest. cóż, o weganizmie. Nazywam się Adrian Sosnowski i stopniowo będę odsłaniał przed Tobą kulisy bycia wege. Jeśli ciekawicie, z czym to się je i nie tylko je, zapraszam do wysłuchania pierwszego odcinka. Bardzo się cieszę, że wreszcie mam okazję nagrywać i podzielić się z Wami całym spektrum emocji i faktów związanych z weganizmem. No ale po kolei. Na starcie jestem winien Wam kilka słów wyjaśnienia na temat tego, czym jest, a właściwie czym będzie ten podcast, no i co ważniejsze, czym nie będzie. W tym inicjacyjnym odcinku przedstawię też krótko definicję weganizmu i moje rozumienie całej tej zagmatwanej idei. Przy okazji liźniemy temat kosmetyków cruelty free i porozmawiamy o powodach, dla których ludzie decydują się na przejście full vegan. Przede wszystkim podcast Wegaństwo z założenia nie jest przeznaczony tylko dla zapalonych wegusów. Nie będziemy tu uprawiać krwawej krucjaty przeciwko mięsożercom i wytykać palcami tych, którzy z jakichś powodów myślą w inny sposób. Bardzo bym chciał, żeby miejsce dla siebie znaleźli tu zarówno weganie, wegetarianie, fleksitarianie i ci, którzy zastanawiają się nad tą transformacją, często kluczową dla reszty swojego życia. W końcu każdy i każda z nas kiedyś zaczynał i coś było tym zapalnikiem, który popchnął nas w stronę bycia wege i szczerze sobie życzę, żeby dla kogoś takim zapalnikiem był właśnie ten podcast. Dlatego nie będziemy poruszać tylko miłych tematów i mówić o tym, dlaczego kuski mają tak miłe brudki do miziania. Za to będziecie mieli okazję usłyszeć o dysonansie moralnym i sposobach radzenia sobie z kryzysem wiary w ludzi, o trudnościach w codziennym weganizmie i pokusach, które czekają na wegan na każdym kroku. O fermach przemysłowych, o porze wobec roślinożerców, wytykaniu palcami czy utarczkach słownych. Ale też o suplementacji, kosmetykach, butach skórzanych, modzie i wielu, wielu innych rzeczach. No dobra, ale wróćmy na chwilę do tytułu podcastu. Czemu wegaństwo? Jak ponad 4 lata temu zacząłem być weganinem, to temat mojej diety i powodów, dla których nie mięska i zgrozo sera wychodził dosłownie na każdym kroku. Którego dnia jechaliśmy z pracy na jakiś event i kolega, który totalnie nie był w temacie, zapytał się Ty, ale o co chodzi z tym całym wegaństwem? Ja zacząłem się śmiać, a on nie wiedział zupełnie co się stało. W tym neologicznym wegaństwie, jak on to ujął, wybrzmiało jego totalne niezrozumienie tematu, a sama forma i sufiks tego wegaństwa, czyli stwo, nadały temu słowu zapewne zupełnie nieintencjonalnie mocno negatywny kontekst. Wprawdzie ta końcówka, ten sufiks stwo, znajduje się w takich słowach jak nauczycielstwo czy kowalstwo, ale zazwyczaj jednak występuje z tym negatywnym ładunkiem emocjonalnym, jak w wyrazach typu hamstwo, ludobójstwo, żebractwo, zuchwalstwo czy nawet żydostwo. No i tak. Właśnie w ten sposób i od tego się wszystko zaczęło, no i tak wegaństwo zagościło w moim słowniku na stałe. A przy wyborze tytułu tego podcastu, no już nie miałem żadnych wątpliwości. Okej, okay, pora na konkrety. Kim jest weganin? Podążając za definicją jednej z najstarszych, o ile nie najstarszej, istniejącej międzynarodowej organizacji wegetariańsko-wegańskiej, International Vegetarian Union, założonej w 1908 roku. Weganin to osoba, która rezygnuje z korzystania z jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli nie je mięsa, w tym owoców morza, ryb, nie je nabiału, czyli jajek, mleka, nie je też miodu, żelatyny itd., nie nosi odzieży wykonanej z produktów odzwierzęcych, to jest odzieży z jedwabiu, wełny, wykorzystującej lanolinę itd., a także nie uczestniczy w innych formach eksploatacji zwierząt i nie korzysta z nich, to jest omija wydarzenia sportowe z udziałem zwierząt, nie korzysta z kosmetyków testowanych na zwierzętach i nie wspiera badań naukowych opartych na wykorzystywaniu zwierząt. W tym kontekście bardzo ważna jest jedna rzecz. Weganie robią to wszystko ze względów etycznych, chcąc jak najbardziej minimalizować cierpienie zwierząt. Weganizm zatem jest, można powiedzieć, osobistym systemem filozoficznym, a podjęcie świadomej decyzji o byciu weganinem czy weganką będzie miało wpływ na wiele aspektów życia. O tym, z czym dokładnie wiąże się bycie weganinem w pełni i czy bycie w cudzysłowie weganinem, który pije kawę z mlekiem, jest spoko czy nie, jeszcze zdążymy sobie pogadać. Ważne jednak jest to, że w niektórych kręgach funkcjonują też węższe definicje weganizmu, ograniczające go wyłącznie do samej diety. Wystarczy spojrzeć do PWN-owskiego słownika języka polskiego, by znaleźć lakoniczną informację, że weganizm to sposób odżywiania się polegający na wyłączeniu z diety produktów pochodzenia zwierzęcego i tyle. Jednak definicje definicjami, ale jestem przekonany, że w powszechnej świadomości termin weganizm dopiero się kształtuje. I dlatego przybiera dość wykrzywione wersje. Wciąż przecież sporo osób uważa, że ryba to nie mięso i jak jesteś wege, to rybkę możesz hapnąć, co? W ogóle w Polsce do niezrozumienia wegetarianizmu i weganizmu niechybnie przyłożyła rękę tradycja katolicka, a dokładniej tradycja postna, wykluczająca ryby z kręgu mięsa. Poniekąd nałożyło się też na to powszechne twierdzenie, jakoby ryby miały zupełnie nie odczuwać bólu, co według aktualnej wiedzy naukowej jest wierutną bzdurą. Tak czy siak. Do teraz wegetarianie na obiadach rodzinnych i w małych restauracjach dostają ryby, niezależnie czy proszą o dania wege, czy posługują się bardziej polską nomenklaturą i proszą o dania jarskie. A tak swoją drogą określenia wegetarianin i jarosz oznaczają dokładnie to samo. Niezwykle ciekawe jest to, że weganizm jako taki jeszcze nie zdążył się na dobre ugruntować w naszych umysłach. W końcu samo słowo vegan powstało już w roku 1944, by wyróżnić wegan na tle wegetarian. A źródła podają, że pierwszym świadomym weganinem, przynajmniej w kontekście żywienia, był dr William Lamb, Londyńczyk, który, mając 40 lat, zmienił swoją dietę i powiedział: Powód, dla którego wyrażam sprzeciw wobec używania jako pożywienia wszystkich rodzajów materii, z wyjątkiem bezpośrednich wytworów ziemi, opiera się na szerokiej podstawie. Że żadna inna materia nie jest odpowiednia dla odżywiania ludzkich organów. Odnosi się to z taką samą siłą do mięsa, jak do jajek, mleka, sera i ryb. <laughs> no tak, już wiem, że będzie trzeba przygotować cały odcinek owego historii. Jeśli w tym momencie interesuje Was ten temat, zajrzyjcie koniecznie do e-booka World Veganism, Past, Present and Future napisanego przez Johna Davisa. Znajdziecie go na stronie International Vegetarian Union. OK, wąskie myślenie na temat weganizmu i uważanie go tylko za rodzaj diety, odcinając się jednocześnie od jego innych aspektów, świetnie widać na przykładzie etykietek na kosmetykach, na których występują różne oznaczenia, notabene czasem dość randomowo tam umieszczane. Mamy w pamięci przytoczoną chwilę temu tę szeroką definicję weganizmu, tę wiążącą weganizm z etyką życia, prawda? Więc tak na logikę. Kosmetyki wegańskie i kosmetyki cruelty free, czyli te wolne od cierpienia, Powinny być ze sobą tożsame, tak? Skoro weganizm jest etyczny, tak? Więc jedno i drugie to chyba to samo. Otóż w rzeczywistości niekoniecznie tak jest. Kosmetyki oznaczone jako wegańskie, oczywiście, jeśli producent się nie pomyli, nie mają w sobie produktów pochodzenia zwierzęcego, ale to nie znaczy, że nie są testowane na zwierzętach. Za to produkty z Cruelty Free to są te, które na pewno nie są testowane na zwierzętach, ale mogą mieć w sobie produkty pochodzenia zwierzęcego. Co jakby się nad tym zastanowić, już nie zawsze będzie takie cruelty free, ale to już zupełnie inna sprawa. Więc warto wiedzieć o tym małym fikołku firm kosmetycznych i kupować świadomie, najlepiej wybierać takie produkty i całe marki, które posługują się oboma oznaczeniami, czyli Cruelty Free i Vegan, a najlepiej korzystają z konkretnych certyfikatów. Z tymi oznaczeniami vegan czy wegańskie jest o tyle prościej, że nikt raczej nie będzie się nas tutaj starał wprowadzić w błąd, ale oczywiście najbardziej wiarygodne będą symbole V Label, czyli to V w żółtym kole Vegan Trademark. Czyli zielony napis Wigen z kwiatkiem wyrastającym z V, czy V z podpisem Stowarzyszenia Viva. Z Cruelty Free sprawa jest jednak bardziej konkretna. Wprawdzie od 2013 roku w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz testowania kosmetyków na zwierzętach, warto jednak zdawać sobie sprawę, że bardzo duża część kosmetyków na sklepowych półkach pochodzi spoza Europy, dlatego też te certyfikaty są tak ważne. Najlepiej korzystać z produktów oznaczonych jednym z tych trzech certyfikatów, które za chwilę wymienię. Są one bowiem potwierdzone przez konkretne organizacje prozwierzęce takie jak PETA, Coalition for Consumer Information on Cosmetics czy Choose Cruelty Free LTD. Szukamy: po pierwsze, królika z różowymi uszami i podpisem Cruelty Free, po drugie, czarnego królika z podpisem Not Tested on Animals. To loko jest bardzo charakterystyczne, myślę, że je kojarzycie lub po trzecie tak zwanego leaping bunny, czyli skaczącego konturowego królika z granatowymi akcentami u góry i na dole i dwoma gwiazdkami po bokach. Jak zapewne zauważyliście, każdy symbol Cruelty Free przedstawia królika i nie jest to przypadek. Przed 2013 rokiem w Europie symbol nietestowania na zwierzętach był raczej spójny. Mogliśmy spotkać wtedy rysowanego królika na tle czarnego trójkąta. Aktualne symbole nawiązują do tego poprzedniego, ale jednocześnie sam królik jest nieprzypadkowy. Króliki, bowiem obok gryzoni, są jednymi z najczęściej wykorzystywanych zwierząt w testach kosmetyków. No, choć raporty laboratoryjne ofitują również w małpy czy psy. A robi się im rzeczy autentycznie przerażające. Ale o tym wszystkim jeszcze zdążymy sobie szerzej powiedzieć. W tym miejscu dodam tylko, że lista produktów testowanych na zwierzętach nie ogranicza się do kosmetyków. Na zwierzętach testuje się bowiem również różnego rodzaju środki chemiczne, w tym wybielacze, płyny hamulcowe czy pestycydy. Statystyki podają, że rocznie w laboratoriach ginie od 50 do 100 milionów zwierząt. Na ten moment wystarczy tych ciężarów. Zatem są osoby, które rezygnują z mięsa i nabiału przede wszystkim ze względów etycznych. W trosce o dobrostan zwierząt. Ja na przykład zaliczam się do tej grupy. To podejście częściowo jest tożsame z podejściem spirytualnym, duchowym. Niektórzy bowiem kierują się systemem wartości, często o podłożu religijnym, który nie pozwala im na żywienie się czymś kosztem, łamane na cierpienie. Są też osoby, którym przede wszystkim na sercu leży kwestia planety, redukcji emisji dwutlenku węgla, zatrzymania wycinki lasów pod paswiska itd. Kolejni stosują dietę wegę, żeby schudnąć i czuć się lekko na co dzień. Tutaj trzeba pamiętać, że wegańskie fast foody też istnieją i są bardzo kuszące i są bardzo kaloryczne, więc tutaj no, trzeba dość odpowiedzialnie podchodzić do tematu. Ok, są też tacy, którzy wybierają rośliny ze względu na chęć poprawy zdrowia, czy nawet wyników sportowych. Na naszym rodzimym podwórku doskonałymi przykładami będą chociażby kolarz Czesław Lang, zawodnik Muay Thai Rafał Kamiński czy judoszka Agata Perenc. Wśród wegan i wegetarian mamy jeszcze tych, którzy podążają za modą i chcą być hipstersko-wegańscy, bujać się po fancy knajpkach i robić fotki jedzenia. Na koniec pozostaje nam grupa antysystemowców, czyli tych, którzy decydują się na bycie wege ze względów społeczno-ekonomicznych. Czasem w ramach protestu przeciw kapitalizmowi i masowej produkcji, czasem jako zwrócenie uwagi na różnicę z zamożności krajów w półkuli północnej, gdzie je się bardzo dużo mięsa, w stosunku do biedniejszych krajów półkuli południowej, gdzie tego mięsa się je mniej. Tak czy siak, tak jak już mówiłem, ostatecznie każda motywacja jest dobra. A Ciebie? Które argumenty przekonują najbardziej? Jeśli jeszcze nie masz pewności, to koniecznie posłuchaj kolejnego odcinka o dość, no nie będę tego ukrywał, tendencyjnym temacie. Dlaczego warto być wegę? Do usłyszenia niebawem.